Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy dekarskiej? Dach to jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych każdego budynku. Jeśli budujemy dom i chcemy mieć solidny dach lub planujemy remont dachu, powinniśmy wybrać fachową firmę dekarską. Nie jest jednak łatwo wybrać odpowiednią ekipę profesjonalistów w tej branży. Podpowiadamy więc, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze firmy dekarskiej. Doświadczenie, profesjonalizm, wiedza. Do najważniejszych aspektów przy wyborze firmy dekarskiej należy sprawdzenie doświadczenia, wiedzy i profesjonalizmu potencjalnych kandydatów do wykonania tej usługi. Powinniśmy przestudiować strony internetowe czy też sprawdzić zdjęcia z dotychczasowych realizacji. Warto także sprawdzić, czy potencjalny wykonawca dachu posiada certyfikaty, a jeśli tak, to jakie. O wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmie świadczą także szkolenia i kursy odbyte przez pracowników firmy. Jest to bardzo istotne w tej branży. Na tym etapie warto także zapoznać się ze szczegółami ofert i cenami. Będziemy mieć wtedy punkt wyjścia do porównania ofert. Dzięki temu możemy wstępnie oszacować, jaki jest stosunek jakości do ceny, dekarz z polecenia i opinie. Jednak zanim rozpoczniemy poszukiwanie firmy dekarskiej w internecie, warto zasięgnąć informacji u rodziny i znajomych, czy są w stanie polecić nam sprawdzoną firmę dekarską przez ich samych. Poczta pantoflowa to bez wątpienia jedna z najlepszych możliwości potwierdzenia fachu. Dobry produkt i usługa zawsze się potwierdzą w praktyce. Zadowolony klient to najlepsza zachęta oraz potwierdzenie fachu. Skoro dana firma dobrze wykonała swoją pracę, a klient jest usatysfakcjonowany, to i w naszym przypadku powinno być analogicznie. Szukając fachowców w internecie, warto poczytać opinie o konkretnych firmach na forach branżowych. Klarowna umowa i gwarancja. Gdy już wybraliśmy firmy, kandydatów do budowy, remontu dachu czy innych prac związanych z dachem, powinniśmy przyjrzeć się, jak podchodzą oni do kwestii umowy i gwarancji. Taka umowa powinna zawierać informacje dotyczące zakresu prac, terminu wykonania, całkowitych kosztów i harmonogramu płatności. W przypadku, gdy firma dekarska będzie mieć ku temu jakiekolwiek opory lub wątpliwości, lepiej z niej zrezygnować. Warto w tym miejscu nadmienić, że profesjonalna firma dekarska udzieli także gwarancji na wykonane przez nich prace. To z kolei będzie zawarte w umowie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku usterki nie trzeba będzie dodatkowo płacić za jej naprawę. Dobry kontakt i przejrzystość w kwestii kontroli. Inną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając ekipę dekarzy, jest transparentność od samego początku. Składa się na to przede wszystkim dobry kontakt, podczas którego wszelkie informacje udzielane są w jasny sposób. Gdy dobrze dogadujemy się z przedstawicielem firmy, jeszcze na etapie wyceny i wstępnych rozmów, najprawdopodobniej cały proces będzie przebiegał podobnie. Należy w tym miejscu podkreślić, że dobry kontakt to klucz do sukcesu tak dla klienta, jak również dla usługodawcy. W tym miejscu należy także ustalić możliwość kontrolowania postępu prac. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga i do zobaczenia w następnym odcinku.